Chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że jestem tutaj na rolu, nie po raz pierwszy. Jestem w małej, pięknej ojczyźnie, wspaniale się rozwijającej pod dobrą ręką pana burmistrza, o tym pewnie zdecydowanie więcej może powiedzieć pani wiceminister w ramach współpracy, ale ja też pewnych elementów tej aktywności pana burmistrza doświadczyłem i ją poznałem. Też dziękując oczywiście panu burmistrzowi za współpracę aktywną na rzecz przywołania pamięci o naszych bohaterach zasłużonych dla ojczyzny. Wszyscy zgromadzeni, polscy patrioci na tej podniosłej uczystości, która jest, nieważna jest kolejność, ale częścią drugą przypomnienia żołnierzy kompanii Narol. Pierwszą uczystość mieliśmy w Brzezinach, tam były też wręczane pośmiertne awanse Stefanowi Kobosowi, panu świętej pamięci Szczepańskiemu. Były odznaczenia. Szanowni Państwo, kompania Narol. Kompania Narol, jedna z sześciu kompanii rejonu 5 obwodu Tomaszów Lubelski Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej. Obwodu, który według historyków gromadził w szeregach bez mała 5000 żołnierzy, dobrze wyszkolonych i dobrze uzbrojonych. Piąty rejon, którym dowodził świętej pamięci Marian Warda Polakowski, to ponad 1500 żołnierzy. Pierwsza kompania dowodzona przez Kostka Kosteckiego, a wcześniej tutaj wymienionego pana podporucznika Bendarskiego, wzorowa jednostka, dobrze wyszkolony żołnierz, świadomy, razem z paniami z wojskowej służby kobiet. To była fortopoczta obrony Polski i ludności polskiej w terenie bardzo trudnym, terenie penetrowanym przez Niemców, ale także w obliczu potrzeby głoszenia prawdy, także przez ukraińską powstańczą armię, która chciała te tereny zniszczyć, jak podobnie część Lubelszczyzny, ale także w okresie powojennym przez te siły, które przyszły ze wschodu, a wcale nie były siłami przyjaznymi, które niszczyły żywioł Polski, patriotów polskich i miały niecne plany co do naszej ojczyzny. Niektórzy historycy mówią, że żołnierze wyklęci, między innymi Kostek, który odbijał, słyszeliśmy też więzienia powiatowe, więzienia bezpieczeństwa publicznego, uwalniając mieszkańców swoich żołnierzy, żołnierze Armii Krajowej, żołnierze WiN, żołnierze niezłomni wzięli na siebie potężne uderzenia systemu komunistycznego i dzięki temu, że oni byli, też w Polsce nie poszły losy w tym kierunku, jak poszły na innych terenach pod nową sowiecką okupacją. Dzisiaj jesteśmy na uroczystości, która jest związana z 80. rocznicą powstania kompanii Narol, kompanii, która, można powiedzieć, także wpisała się swoim działaniem, działalnością także w zapomniane już powstanie zamojskie, którego też 80. rocznicę w tym roku obchodzimy. Jako prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej chciałbym wszystkim tutaj nagrodzonym, wyróżnionym serdecznie podziękować za to, że także swoją społeczną pracą aktywizują tę pamięć, która była trudna do utrzymania w okresie powojennym, która później też nie zawsze mogła być podnoszona z różnych powodów, a dzisiaj jesteśmy tutaj wszyscy razem, reprezentanci strony rządowej, samorządowej, Wojska Polskiego, gremiów, organizacji pozarządowych, żeby się rzeczywiście pomodlić za naszych bohaterów, wspomnieć prawdę o wielkości ich czynów, ale także, żeby rzeczywiście zapytać, co zrobimy z darem wolności, który oni w czasie II wojny światowej potrafili obronić, bo tutaj była Polska, gdzie były oddziały zbrojne, gdzie była walka o Polskę, tu była Polska. Ale też przecież wiemy, że dzięki nim, dzięki też panu porucznikowi Wolanczykowi, też potomkom żołnierzy Armii Krajowej, którzy odtworzyli koło naszego Okręgu Zamojskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Narolu, za co dziękuję. Oni przekazali tę pamięć, była solidarność, mamy wolną ojczyznę.
W związku z tym do tych wszystkich kierunków, które pani minister wymieniła, ja dorzucę jeszcze jeden. Myślę, że dzisiaj także jesteśmy po to, tak jak mówiłem, żeby zapytać, co zrobimy z tym darem wolności. Darem wolności, który w głosie wielu Polaków brzmiał także, że historię trzeba pamiętać, historię trzeba kochać, szanować, rozumieć, bo przecież nie kto inny jak błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński powiedział, że Polacy, nie uratujecie całego świata, troszcie się o swoją ojczyznę, o swoje dzieci i przyszłość swoich wnuków. W związku z tym wierzę głęboko, że to podniesienie pamięci historycznej, tego, że oni dali radę, bo powstanie zamojskie, działalność kompanii Narol w bardzo ekstremalnie trudnych warunkach wydawała się niemożliwa do pozytywnej realizacji. Ale powstanie zamojskie zatrzymało hitlerowców i tych, którzy im pomagali. Był zamiar wysiedlenia 700 wsi, nie wysiedlono 300 nawet, a kompania Narol uchroniła mieszkańców przed okupacją niemiecką, przed atakiem UPA, ale także broniła, tak później słyszeliśmy, przed komunistycznym państwem, które tutaj weszło. W związku z tym umocniony ich siłą, z tym hasłem Bóg, honor, ojczyzna, myślę, że zadbamy tutaj wszyscy, jak jesteśmy, polscy patrioci, o to, żeby nasza ojczyzna była w dobrym miejscu, oni z góry nam za to podziękują. Dziękuję wszystkim organizatorom, na ręce pani prezes Magdy i na ręce pana burmistrza. Dziękuję państwu za obecność, za to, że jesteśmy razem. Chwała bohaterom!